Cześć, z tej strony Kacper. LG K10 to jeden z bardziej popularnych budżetowych urządzeń od LG. Niedawno pojawił się następca tego modelu, mianowicie LG K10 2017. Czym te oba urządzenia między sobą się różnią? Czy warto wymienić na nowszy model LG K10? Wszystkiego dowiecie się w tym porównaniu. Zacznijmy od obudowy obu smartfonów. Gdy popatrzymy na fronty tych urządzeń, to nie znajdziemy tutaj zbyt wiele różnic, ponieważ jak widzicie, obydwa smartfony mają zaoblone krawędzie. Dodatkowo elementy poszczególne są mniej więcej w tych samych miejscach, jedynie głośnik w przypadku zeszłorocznego modelu jest troszeczkę wyżej. Dużo zmian natomiast znajdziemy na tyle urządzenia, ponieważ zniknęły klawisze głośności w tegorocznym modelu i są one umieszczone teraz po lewej stronie. W obydwu smartfonach natomiast zostały klawisze zasilania, tylko w tegorocznym smartfonie jest on okrągły zamiast tej prostokątnego. Dodatkowo mamy tutaj aparaty główne, zarówno w tym, jak i tym modelu mamy po 13 megapikseli. Pojedyncza dioda LED jest tutaj obecna, też mamy głośniki oraz mamy logo LG. Krawędzie urządzenia są natomiast niemal identyczne, ponieważ od dołu znajdziemy gniazda słuchawkowe, mamy też mikrofony i gniazda micro USB. Od góry znajdziemy tylko mikrofony. Na prawej krawędzi znajdziemy tylko wcięcie do otwierania klapki baterii. No i tak jak mówiłem, na prawej krawędzi nowszego modelu mamy klawisze głośności, a w przypadku zeszłorocznego modelu nie znajdziemy żadnych dodatków. Na froncie obu urządzeń znajdziemy wyświetlacze o przekątnej 5,3 cala i rozdzielczości HD 720p. Przekłada to się na zagęszczenie pikseli na poziomie 277 ppi. W przypadku tegorocznego modelu mamy tutaj pokrywę ze szkła hartowanego Corning Gorilla Glass 3. W przypadku tegorocznego modelu takiego zabezpieczenia tutaj nie mamy. Nad ekranami umieszczono aparaty o rozdzielczości 5 megapikseli w obydwu przypadkach, natomiast jak się przekonacie, w przypadku tegorocznego modelu jest on o wiele lepszej jakości, przede wszystkim dzięki temu, że mamy bardzo szeroki kąt widzenia. Poza tym mamy tutaj w obydwu przypadkach po 2 giga pamięci operacyjnej, mamy tutaj też po 16 giga pamięci wbudowanej, a poza tym w przypadku tegorocznego modelu mamy procesor MediaTek MT6750, zeszłoroczny model ma MT6753. Przejdźmy do smartfonu, zarówno niestety w tamtorocznym, jak i tegorocznym smartfonie nie znajdziemy tutaj skanera odcisków palców, co mnie troszeczkę rozczarowało, prawdę mówiąc. Więc musimy ręcznie wpisywać kod, jeśli chcemy mieć jakieś zabezpieczenie telefonu, co niektórym może przeszkadzać, no jak na 2017 rok, no to jest już troszeczkę stary sposób odblokowywania urządzeń. A jakie systemy tutaj znajdziemy w urządzeniach? Jest tutaj w zeszłorocznym modelu wersja systemu 6.0 Marshmallow, natomiast w tegorocznym modelu jest już 7.0 Nougat. Co do płynności obu urządzeń, to niestety nie jest idealnie ani w tym przypadku. Czasami zarówno ten, jak i ten smartfon zdarzy się, że coś się przytnie albo jakaś aplikacja zamknie się sama z siebie, aczkolwiek no myślę, że tegoroczny smartfon radzi sobie i tak troszeczkę z tym lepiej i nie jest to aż tak odczuwalne jak w tamtorocznym smartfonie. Czasami no aplikacje długo myślą, pojawiają się czarne ekrany, no i trzeba być niestety na to przygotowany. Co do stron internetowych, to myślę, że obydwa smartfony radzą sobie dość podobnie, aczkolwiek no jak widzicie, tutaj płynnością te strony nie grzeszą. Ładują się one czasami no dość powolnie i prawdę mówiąc nie jest to tak perfekcyjnie, jakbym sobie tego życzył. Natomiast to, co mnie troszeczkę zdziwiło, to jakby troszeczkę zeszłoroczny smartfon trochę jakby szybciej ładował te strony, co było dla mnie niewątpliwym zaskoczeniem, ponieważ spodziewałem się, że tegoroczny smartfon jednak będzie sobie radził z tym troszeczkę lepiej. A czy funkcje systemu różnią się w tych urządzeniach? Prawdę mówiąc, no nie bardzo. Może minimalnie jest tutaj przebudowane tutaj wyglądy jakichś nieposzczególnych aplikacji. Dodatkowo mamy aplikację motywów w tegorocznym smartfonie, czego nie było w urządzeniu z tamtego roku. Przejdźmy do aparatów. Aplikacje do ich obsługi są bardzo tutaj podobne, no i prawdę mówiąc nie mają tutaj zbyt wielu dodatków. Nie znajdziemy tutaj niemal nic dodatkowego poza możliwością wykonywania zdjęć czy wykonywania jakichś filmów. Co do jakości zdjęć, są one tutaj na bardzo podobnym poziomie, aczkolwiek no kolory jakby troszeczkę są lepiej odwzorowywane w przypadku tegorocznego modelu. Natomiast ani jeden, ani drugi smartfon nie wykonuje tutaj perfekcyjnie zdjęć, więc na pewno ani ten smartfon do jakichś bardziej zaawansowanych fotografii się nie zda. Natomiast to, co trzeba powiedzieć na pewno o tegorocznym smartfonie, to to, że mamy
bardzo szeroki kąt widzenia z frontowej soczewki. Jak widzicie, naprawdę dużo więcej jesteśmy w stanie uchwycić na fotografii. Co prawda, no możemy tutaj przywrócić normalny tryb w tegorocznym smartfonie, no ale myślę, że ten jest dużo ciekawszy, ponieważ jesteśmy w stanie uchwycić mega dużo elementów na jednej fotografii, więc na przykład, gdy robimy zdjęcie z jakimś budynkiem czy coś takiego, to jesteśmy w stanie naprawdę dużo ciekawsze fotografie wykonać. Warto również powiedzieć, że przy użyciu aparatu frontowego w zeszłorocznym modelu no, jesteśmy w stanie wykonać zdjęcia dużo gorszej jakości, ponieważ są one dość wyblakłe, a także szczegółowość jest nieco mniejsza. Mimo zastosowania zarówno tu i tu 5-megapikselowego aparatu, to jednak tegoroczny smartfon jest w stanie wykonać zdjęcia dużo lepsze. A jak LG K10 radzi sobie z nagrywaniem? Zeszłoroczny model aparatem głównym nagrywa tak, natomiast model tegoroczny nagrywa właśnie w taki sposób. W przypadku kamerek frontowych to zeszłoroczny model nagrywa w taki sposób, a tegoroczny, jak widzicie, z większym kątem soczewki nagrywa właśnie tak. Oczywiście, jeśli chcemy, możemy przełączyć na węższy kąt soczewki i wtedy następująco wygląda nagrywanie przy użyciu frontowego aparatu LG K10 2017. Co do akumulatorów, to tegoroczny model nieco lepiej sobie z tym radzi, ponieważ nawet 5 godzin na wyświetlaczu jesteśmy w stanie osiągnąć, a w przypadku zeszłorocznego modelu 4 do 4,5 godzin maksymalnie, więc no minimalna jest tutaj różnica, ale jednak tegoroczny tutaj model zwycięży. Podsumowując, pomiędzy tymi urządzeniami jest około 200-300 zł różnicy. Moim zdaniem warto dopłacić tą różnicę, ponieważ LG K10 2017 lepiej sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Myślę, że system jest tutaj nieco płynniejszy, dodatkowo bateria dłużej działa po jednym ładowaniu akumulatora. No i przede wszystkim aparat jest tutaj dużo lepszy, szczególnie ten frontowy, który ma genialną szerokokątną soczewkę. Na pierwszy rzut oka, patrząc na wygląd tych urządzeń, nie znajdziemy zbyt wielu różnic, dodatkowo specyfikacja też nie bardzo się różni między sobą, aczkolwiek LG K10 2017 moim zdaniem jest lepszym wyborem. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, który smartfon jest dla Was lepszy i który Wy byście wybrali. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Cześć z tej strony Kacper. LG K10 to jeden z bardziej popularnych flagowych. Sratatat.